Szanowni Państwo, kilka osób zapytało mnie, dlaczego akurat ogród japoński tutaj w Parku Śląskim. Otóż przede wszystkim dlatego, że tak jak w ogrodzie japońskim można poszukiwać pewnej równowagi pomiędzy sztuką tworzenia krajobrazów przestrzennych i kulturą japońską. Tak też w Polskim Ładzie szukamy równowagi, balansu pomiędzy wzrostem gospodarczym czy dobrostanem społecznym, ale także innymi wartościami, takimi jak właśnie kultura, rekreacja. To są też bardzo ważne elementy, które wyznaczają jakość życia naszych mieszkańców. Dlatego bardzo cieszę się, że tutaj możemy otworzyć razem z panem marszałkiem, panem wojewodą, posłami Prawa i Sprawiedliwości ten ogród japoński. Też ciężko uwierzyć, że początek budowy ogrodu japońskiego to 1967 rok, ale taka jest historia ogrodu japońskiego, szanowni państwo. I z tej lekcji chciałbym wyciągnąć jeszcze jeden bardzo ciekawy, moim zdaniem, wniosek. Otóż kultura japońska to bardzo szeroki zestaw różnych działań, elementów, składników. To origami, ale także wiele unikalnych dla Japonii tylko sztuk walki. To także kultura, która wiąże się z kaligrafią, poezją, bardzo popularną, coraz bardziej popularną w Polsce również prozą. Ale jednocześnie przecież Japonia to super nowoczesny kraj. I dlatego, drodzy rodacy, wydaje mi się, że właśnie w oparciu o to porównanie do tego, co Japonia osiągnęła, możemy i my marzyć o tym, żeby w najbliższych kilku latach, a najpóźniej w kilkunastu latach osiągnąć wysoki bardzo poziom życia wyznaczany poprzez jakość życia, poziom dochodów na głowę mieszkańca porównywalny do Europy Zachodniej, ale nie tracić także tych składników polskiej kultury, które nam są bliskie. A więc Japonia pokazała światu, że można być super nowoczesnym państwem, a jednocześnie dbać o swoją tożsamość, swoją kulturę, swoje obyczaje, swoje tradycje. My Polacy też idziemy podobną ścieżką. Chcemy być bardzo nowoczesnym krajem. Krajem zmodernizowanych dróg, super nowoczesnych technologii, ale jednocześnie zachować polską kulturę, polską wiarę. Tutaj na Śląsku możemy powiedzieć też śląskie tradycje, śląską kulturę. I Japonia pokazuje, że to jest możliwe, że może się taka kombinacja tych dwóch celów jednocześnie udać. Ten balans, ta równowaga wewnętrzna pomiędzy celami gospodarczymi, dobrobytem, wzrostem gospodarczym, wzrostem wynagrodzeń, a dobrostanem społecznym, spokojem, którego można doświadczyć w takim pięknym miejscu jak to tutaj w Parku Śląskim, w ogrodzie japońskim, który właśnie po tym 54 latach wreszcie zostaje otwarty. Konkretna, piękna inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom Śląska, ale zapraszam również mieszkańców Polski i wszystkich, którzy chcą doświadczyć czegoś takiego pięknego, co można tutaj zobaczyć w Parku Śląskim. Serdecznie tutaj zapraszam. Ogród japoński jako inspiracja nowoczesności, ale jednocześnie też zachowania tradycji i wielu dóbr kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Proszę o zadanie głosu marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chłostowskiego. Szanowny panie premierze, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie wojewodo, szanowni państwo radni, szanowna pani prezes. Ja bardzo dziękuję, że pan premier otworzył de facto ogród japoński. To pokazuje też nasze zaangażowanie regionalne, ważne inwestycje, które budują tą przestrzeń do wypoczynku i aktywnej rekreacji. Ale szanowni państwo, nie ma co ukrywać, że to nie bierze się z niczego. Ja z tego miejsca dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za środki unijne, które jako województwo śląskie w polityce spójności mamy największe w kraju, łącząc wszystkie fundusze, to jest prawie 4,9 miliarda euro. I takie inwestycje na Śląsku będą powstawać właśnie dzięki tym środkom. Dzięki temu budżetowi, który został wywalczony i tutaj mówimy na tym poziomie regionalnym, że to jest konkretne działanie, które się przenosi na właśnie zmianę sposobu życia,
na zwiększenie tego dobrostanu, o którym mówił pan premier. I to są po prostu konkretne działania. Dlatego ja z tego miejsca raz jeszcze bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, pan prezes, pan premier znalazł czas, żeby tutaj z nami być. I przede wszystkim zaprosił mieszkańców z całej Polski, żeby tutaj przyjechać na Śląsk, bo Śląsk jest bardzo zielony, okazuje się. Zielone Śląskie, nasza strategia 2030, więc zmieniamy klimat naszego regionu. Oczywiście szanujemy górnictwo, szanujemy przemysł ciężki, bo na nim zbudowaliśmy swoją dzisiejszą potęgę gospodarczą, ale zmieniamy się, bo zmienia się Europa, zmienia się świat. Zielone Śląskie, jak widać, w praktyce działa, tak wygląda i panie premierze, za to wszystko bardzo dziękuję. Dziękuję panie marszałku. Proszę o zabranie głosu panią prezes Agnieszkę Bożyk. Szanowni państwo, szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, panie wojewodo, witam państwa bardzo serdecznie po Grodzie Japońskim w Parku Śląskim. 30 czerwca ubiegłego roku podpisaliśmy jako zarząd umowę na wykonanie z Garden Designer tego pięknego ogrodu. Według projektu pani profesor Elżbiety Majak-Sokołowskiej, projekt nowoczesny, zawierający unikatowe rozwiązania na skalę kraju, takie jak biofiltr, reaktory, przepompownie czy też filtry do uzdatniania wody. Jest to projekt bardzo ciekawy, zawiera ogród bambusowy, ogród żwirowy, przepięknie usytuowany taras i mam nadzieję, że to wszystko pozwoli państwu tutaj medytować, wypoczywać i relaksować się. Dziękuję.